Przedstawię właśnie prowadzący, pan doktor Tomasz Poprzycki, wykładowca Szkoły Ludzkiej Gospodarstwa Miejskiego, a prywatnie mieszkaniec Białowieży. I Hubert Jakoniuk, pracownik Zakładu Ochrony Lasu w Łoku Kółka. Mamy mistrzów kamuflażu, dlatego że są muśnice, które w ciągu dnia udają sobie gałązki, nawet mają takie ślady jakby po bliznach liściowych, jakby jakieś pączki. Chyba takie oczy, te oczy służą po to, żeby po prostu odstraszać drapieżników. Szacuje się tak, że w samych lasach tropikalnych wszystkich ogarów może być około 30 milionów gatunków. Mamy opisane w tej chwili, mówi się od 1,5 do 3 milionów gatunków. Właśnie dzieciówki mają wydrążone włoski, które rozpraszają futra dźwięki nietoperza, więc to jest cały czas właśnie między motylami a nietoperzami trwa ten wyścig zbrodni. No ale właśnie w tropikach największe są właśnie te motyle. Też są odpolite. A też taki fajny nomad jest kruczek gołąbek, bo on przypomina kolibra. Nasza część będzie wymagała takich odrobiny technicznych przerw. Tutaj tych pluskwiaków tradycyjnie dużo naleciało. O, chyba został. Nie, no to... Nie wiem, nic nie tak. Ja na tamtą ładą działam. Zobaczy coraz więcej, nie? Patrz na dół. O! Jakie ma łóżka, czekaj. Mamy 6, 7, 2. W bryce mieszka, także mamy komplet. A to nie parka. To jest nie parka, a to jest mniszka. Czułki mają fenomenalne, tak, tak. To, co o czym Hubert opowiadał. No to jest silniejsza lampa. Ale to... 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 Ale to